Witam dzisiaj widzów w tych szczególnych okolicznościach, które mamy. Chciałbym, abyśmy dzisiaj odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego warto modlić się i pościć? Dlaczego warto to robić w dzisiejszym czasie? Pozwólcie, że przeniosę was na chwilę do historii, kiedy Pan Jezus pewnego dnia zabrał ze sobą trzech uczniów, Piotra, Jakuba i Jana, i udali się na wysoką górę, gdzie mogli być sami. Mówimy tutaj akurat o historii na Górze Przemienienia. Na razie nie otwierajmy sobie tego. Pozwólcie, że ja was wprowadzę w to. Starajcie sobie to wyobrazić. I gdy dotarli w wyznaczone miejsce, to zgadnijcie, co Pan Jezus zrobił po jakimś czasie czy po jakiejś chwili. Co zrobił w tamtym miejscu, gdy już przyszli na wyznaczone miejsce? Zaczął się modlić. Nie trudno się domyślić. Zaczął się modlić i przy modlitwie wtedy odkryła się jego chwała przed tymi trzema osobami. Jego twarz zajaśniała, jego szaty zalśniły bielą. Prawdopodobnie był to wieczór albo noc, na co wskazuje modlitwa Jezusa. No i później jeszcze jedna rzecz wskazuje na to, że prawdopodobnie to było wieczorem. I za chwilę w tej chwale ukazały się jeszcze dwie osoby. Ukazał się Mojżesz, czyli ten, który umarł, ale Bóg go wcześniej z martwych wzbudził, zabrał do nieba. I tak samo ukazał się Eliasz, który jako za życia gdzieś tam został przeniesiony do nieba. I oni znajdowali się w jakiś sposób przy Jezusie. Pamiętacie, o czym rozmawiali? O czym Eliasz i Mojżesz rozmawiali z Jezusem w tej chwili? O tym, że za chwilę już Pana Jezusa nie będzie. A jak myślicie, co Jakub, Jan i Piotr wtedy robili? To już jest ostatnia zgadywanka. Spali. Też ta historia bardzo często się powtarza. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, 32 werset nam o tym wspomina. Mówi, tymczasem Piotra i jego towarzyszy ogarnęło znużenie. I to jest właśnie ta druga rzecz, która może jest usprawiedliwieniem dla nich. Dlaczego ich ogarnęło znużenie? Dlaczego Jezus się modli? Możliwe, że jest późno. Ale zobaczcie, że bardzo ciekawe jest to, że uczniowie Jezusa naprawdę byli dobrze w spaniu. W tym sensie, że gdy zbliżała się jakaś ważniejsza chwila w życiu Pana Jezusa, to jakoś tak się niefortunnie działo akurat, przypadkowo nazwijmy to, że zapadali w krótką, ale mocną drzemkę. Zgadza się? Czasami nie krótką, a my dzisiaj historię o 10 pannach przenosimy na nasze czasy, nie? Skoro ona już tyle razy tam się wypełniła, to akurat tak pół żartem mówię. Ale wiecie, coś w tym jest. Naprawdę coś w tym jest, dlatego że ja ostatnio wykryłem sposób na zasypianie u mnie i polegało to na tym, że zacząłem słuchać wykładów, które miały rozwinąć trochę moją wiedzę. I wyobraźcie sobie, że jak nigdy nie mogłem zasnąć, jak puszczam wykład, jeszcze z zakresu materiału, który interesuje mnie lub no, powinien interesować, to nagle ucina mi się drzemka. I ostatnio miałem tak, że 3 razy musiałem cofać i zastanawiać się, w którym momencie tak naprawdę odleciałem i czy to słowo już słyszałem, czy tego jeszcze nie słyszałem. I tak 3 razy po prostu marnowałem czas, powtarzałem, żeby coś takiego zrobić. I gdy wrócimy dalej do tej historii, zobaczcie, co jest bardzo ciekawe. Gdy oni się ocknęli, to powiedzieli słowa, na których chciałbym, abyśmy dzisiaj szczególnie się skupili. Powiedzieli, Panie, tak dobrze jest nam tutaj być. Razem ma się rozumieć. A dalej mówią, postawimy 3 namioty. Dla was, dla ciebie, Panie Jezu, tutaj dla ciebie, Eliaszu, dla ciebie, Mojżeszu. My damy sobie radę poza tymi namiotami. Najważniejsze, że dobrze nam jest tutaj być. Że razem tutaj jesteśmy. Mogę tak brzydko powiedzieć, ale olać pozostałych.
Nieważne, co jest z pozostałymi. Ważne, że nam tu i teraz jest bardzo dobrze i więcej nam nie trzeba. Być może teraz trochę przesadzam, ale ta reakcja i te odczucia, które daje nam tekst biblijny, one właśnie pokazują, że góra przemienienia właśnie jest dużo bardziej ponętna niż codzienna służba dla ludzi lub właśnie ta droga krzyża, o której Pan Jezus mówił. I tak samo góra przemienienia dla tych uczniów, ona dla tych trzech była taką namiastką spełnienia tych marzeń, pragnień i poczucia komfortu. Gdy tak myślałem nad tą historią, to faktycznie doszedłem do wniosku, że generalnie tym uczniom Jezusa, teraz mówię o tych innych, już o tych wszystkich razem, uczniach, którzy codziennie przebywali z Jezusem, im naprawdę było dobrze. Wiecie dlaczego? W każdej chwili mogli przyjść do Jezusa, w każdej chwili mogli zadać pytanie Jezusowi, jakieś trudniejsze. Gdy ktoś ich oskarżył, mogli przyjść do Jezusa, żeby On załatwił problem, żeby On odpowiedział, wyjaśnił. To często Pan Jezus myślał o tym, co zjeść. Nawet pomagał w tym połowie, w innych rzeczach. Prawdopodobnie często Pan Jezus mówił, w jaki sposób dzielić pieniądze. Często Pan Jezus myślał o tym, gdzie przenocować. Wysłał ucznia, żeby tam, nie wiem, załatwił po drodze jakiś nocleg. A więc, gdy spojrzymy na to z tej strony, to widzimy, że uczniom naprawdę było dobrze, gdy był z nimi Jezus. Albo tym bardziej, gdy zachorował ktoś bliski. Albo przyjaciel ze strony rodziny uczniów. Dobrze było Piotrowi, Jakubowi i Janowi, gdy jeszcze byli w mniejszym gronie z Jezusem. Zawsze więcej mogli później ugrać. Zgadza się? Czy nie? Czy przypadkiem to tak nie działa? I naprawdę można dostrzec to, że jeśli było ich więcej razem, to było również więcej sporów, więcej kłótni, więcej jakiejś tam rywalizacji i walk, jakiejś zazdrości jeden o drugiego. I każdy z nich, tak sobie wyobrażam, w głowie miał to, żeby zbierać punkty. Punkt do tego, punkt do tamtego, punkcik do tego. Zbuduję namiot, punkt dla Piotra za pomyślunek. Kupimy jedzenie, punkt dla Judasza za troskę. Spalimy wioskę. No nie, tutaj jest minus punkt, albo minus dwa punkty akurat. Dla synów Zebedeusza to nie był najlepszy pomysł, mogliśmy to przemilczeć, nie? Więc zobaczcie, dobrze nam tutaj razem być, w te kilka osób. Zgadza się? Ale problem w tym, że właśnie w tym momencie na górze przemienienia było ich tam trzech, a na dole byli pozostali. A oprócz pozostałych uczniów byli inni ludzie. A oprócz innych ludzi byli tacy, którzy nawet nie słyszeli albo nie znali Boga. Czyli innymi słowy, oprócz tego, że być może dobrze nam tutaj jest, są też ludzie, którzy nie mają się tak dobrze w tej chwili. Nie wszyscy mogli przebywać fizycznie z Jezusem. Niektórzy nawet w Niego nie wierzyli, niektórzy nie mieli wystarczającej dobrej nowiny, tak to nazwijmy. A co z uczniami Jana Chrzciciela, którzy nie byli początkowo uczniami Jezusa? Czy im było dobrze, czy było źle? Albo co z tymi, którzy niedawno stracili swoich przyjaciół? Albo co z tymi, którzy dzisiaj znajdują się na ojomie, albo w ostatnich miesiącach stracili coś, co było najbliższe ich sercu, jakieś bliskie osoby innych? Powiedzcie mi, co z nimi? Czy te osoby również mogą określić tą sytuację jako dobrą? Więc zobaczcie, jak bardzo dużo zależy od naszego punktu patrzenia, od naszej perspektywy i od tego, na czym my się skupiamy. Czy patrzymy tylko bardzo wąsko i patrzymy bardziej, żeby nam mogło być dobrze, czy patrzymy może trochę szerzej i zastanawiamy się, żeby więcej osobom mogło być dobrze, albo martwimy się o wszystkich ludzi. A tak już przechodząc do sedna, nie ma dzisiaj z nami Jezusa.
fizycznie. Zgadza się? A więc ponawiam pytanie. Czy dobrze jest nam tutaj? Bez tego, że nie ma Jezusa koło mnie fizycznie, w tym ciele, w którym zmartwychwstał, że nie mogę Go złapać za dłoń, że nie mogę z Nim porozmawiać, że nie mogę rzucić Mu się w ramiona, że nie mogę zasnąć u Jego stóp, czy w momencie, kiedy On będzie opowiadał mi niesamowite historie, jak stwarzał świat i tak dalej. Myślę, że zrozumieliście, co chcę powiedzieć. Ta sytuacja, że Jezus z uczniami przebywał dłuższy czas, doprowadziła do tego, że uczniowie przyzwyczaili się, że tak dobrze już zawsze będzie. Zgodzicie się ze mną, czy nie? Przecież jakie mieli pragnienia uczniowie? Nie było im w głowie, żeby Jezus umierał czy odchodził za chwilę. A wiecie, że ta Góra Przemienienia to tak naprawdę już jest zmierzanie do Jerozolimy, kiedy Jezus już za chwilę dokona swoich ostatnich chwil w życiu. Ale to nie było w głowie ich. Przyzwyczaili się do tego, że dobrze jest nam tutaj tak, jak jest. I dlatego zwłaszcza, że jest z nami Jezus. Może dlatego było im tak ciężko zrozumieć to wszystko. Nie potrzeba nam nikogo więcej tak naprawdę. Jakub, Jan i Piotr. Jakoś się zmieścimy. Jeden po prawej, drugi po lewej. No dobrze, posadzimy dwóch na jednym krześle, nie? Albo w tym jednym namiocie zmieścimy się dodatkowo, na którym muszę tak naprawdę zebrać wystarczającą ilość punktów. Więc, co jest bardzo ciekawe, gdybyśmy popatrzyli do nauki, którą Jezus kierował do swoich uczniów przed Górą Przemienienia, możecie poszukać tego w swoich Bibliach. Wiecie, jakie znajdziecie słowa? Słowa o cenie uczniostwa. O tym, czym jest prawdziwe uczniostwo. W ogóle Jezus przed Górą Przemienienia zapowiedział pierwszy raz swoją mękę śmierci. I oprócz tego właśnie mówił to o uczniostwie, powiedział takie słowa. Każdy bowiem, kto chciałby ocalić swoją duszę, utraci ją. Każdy zaś, kto utraci swoją duszę, dla mnie ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobyłby cały świat, a siebie zgubił lub zatracił. Czy zauważyliście, że Jezus tak naprawdę naucza uczniów czegoś podobnego, co zaraz samego go spotka tylko fizycznie? A zobaczmy, co się dzieje znowu po Górze Przemienienia, dosłownie kolejnego dnia. To jest Ewangelia Łukasza, 9 rozdział, wersety 37 do 48. Jest to dłuższy fragment, ale pozwólcie, że go przeczytam. Nazajutrz, gdy zeszli z góry, czekał na niego ogromny tłum. Wtedy jakiś człowiek z tłumu zawołał: Nauczycielu, błagam cię, zlituj się nad moim synem, bo to mój jedynak. Kiedy duch nim owładnie, chłopiec zaraz zaczyna krzyczeć, a duch rzuca nim z ust, toczy mu pianę. Rani go i dopiero po długich męczarniach zostawia. Błagałem już twoich uczniów, aby go wygonili, ale nie byli w stanie. Jezus odpowiedział: o rodzie, bez wiary i spaczony. Jak długo mam z wami być i was znosić? Przyprowadź tu swego syna. Gdy chłopiec podchodził, demon szarpnął nim i rzucił na ziemię w gwałtownych skurczach. Jezus skarcił jednak ducha nieczystego, uzdrowił chłopca i oddał go jego ojcu. Wszyscy zaś byli zdumieni potęgą Boga. Zobaczcie, i zapowiada po raz drugi swoją śmierć. Kiedy tak trwali w podziwie nad tym wszystkim, co Jezus uczynił, on zwrócił się do swoich uczniów: posłuchajcie uważnie tego, co wam powiem. Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Lecz oni nie pojęli, o co chodzi. Sens tych słów był dla nich niejasny, tak, aby go nie dostrzegali. A o to, co miał na myśli, nie mieli odwagi zapytać. I zobaczcie, 46 werset, bardzo ciekawy, do 8. Zaczęła ich natomiast nurtować inna myśl. Jaka? Kogo z nich można by uznać za większego? Jezus zaś, świadom, jakie myśli drążą ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i zwrócił się do nich. Każdy, kto by takie dziecko przyjął w moje imię, mnie przyjmuje. A ktokolwiek mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Ten bowiem jest naprawdę wielki, kto jest wśród was wszystkich najmniejszy. Skracając,
Podsumowując, dowiadujemy się, że ci uczniowie, którzy w tym momencie pozostali gdzieś tam na dole, nie potrafili wypędzić demona. Chociaż wcześniej Bóg dał im moc, Jezus dał im moc do uzdrawiania, do wypędzania demonów, wyposażył ich to wszystko. Choroby opuszczały ludzi, ale nagle spotkali jakiś przypadek cięższy, nazwijmy go, przypadek demona. I faktycznie był to cięższy przypadek, bo dowiadujemy się, że często ten demon próbował zabić to dziecko i wrzucając go do wody i do ognia. Możemy to przeczytać w paralelnych Ewangeliach. Więc można powiedzieć, że uczniowie spotkali się z cięższym przypadkiem. No dobrze, okej, ale byli bezradni. Dlaczego? Przeczytaliśmy przed chwilą, bo w głębi serca nurtowało ich coś innego. Wiecie, taki tik, punkt do uzdrowienia. Punkt za uzdrowienie chorego. Nurtowała ich myśl, kogo można uznać za większego, za największego. Pewnie zastanawiacie się, co to ma wspólnego z pytaniem, które zadałem na samym początku naszego rozważania o modlitwie i poście. Dlaczego w ogóle warto to robić lub nie warto? Pamiętacie, jak faryzeusze postawili zarzut Jezusowi? Była to Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, werset 33 do 35. Wówczas postawili mu zarzut: uczniowie Jana często poszczą i pilnują modlitwy, podobnie uczniowie faryzeuszów. Twoi natomiast bez przerwy jedzą i piją. Czy zmuszacie gości do postu? Zapytał ich Jezus. Dopóki na weselu jest z nami Pan Młody, przyjdzie jednak czas, gdy Pan Młody zostanie im zabrany. Wtedy nastaną dni, w których będą pościć. Według tego wersetu, w ogóle co jest bardzo ciekawe, zauważcie, że jest powiedziane, że uczniowie Jana Chrzciciela poszczą i się modlą. Wiecie, że uczniowie Jana poprosili, żeby Jan nauczył ich modlitwy. Tak samo prawdopodobnie poprosili o to, żeby nauczył ich, jak pościć odpowiednio. Więc uczniowie faryzeuszów poszczą, uczniowie Jana poszczą, a ten tekst mówi, że uczniowie Jezusa nie poszczą. Jezus faktycznie odpowiada, że nie poszczą, dlatego że jest On z nimi, ja jestem z nimi. Więc będą pościć, gdy zostanę zabrany. No właśnie. Ale gdy się zastanawiałem nad tym i gdy patrzyłem na historię uczniów i tego, jak potoczyły się ich losy później, czy w ogrodzie Getsemane i później pod krzyżem i tak dalej, kto tam był, a kogo nie było, to czy naprawdę uczniowie mieli zacząć pościć w momencie, gdy dopiero Jezus zostanie zabrany, czyli umrze śmiercią całkowitą? Naprawdę? Dopiero wtedy mieli zacząć pościć? Mogę się mylić. Ale wydaje mi się, że uczniowie mieli zacząć pościć i modlić się, uczniowie Jezusa, już w momencie, kiedy Jezus zapowiadał swoją śmierć. I robił to trzykrotnie. Dlatego, że już wtedy ta sytuacja dobiegała do końca, a uczniowie, którzy będą dalej tkwili w tych swoich nurtach i będą nieprzygotowani na to, to nie wiadomo, czy później w ogóle się ich zbierze. Wyobrażacie sobie Jezusa, który gdyby nie walczył za swoich uczniów w modlitwie i tak samo jak wierzę w poście, to czy później udałoby się ich zebrać rozproszonych, schowanych gdzieś tam, rozczarowanych? Trzecią swoją mękę Jezus zapowiedział oczywiście tam trochę później, już przed przybyciem do Jerozolimy, gdzie miał umrzeć. I Jakub, Jan i Piotr powinni modlić się na tej górze przemienienia i pościć. I tak samo uczniowie, którzy byli na dole, tym bardziej mieli modlić się i pościć, bo Jezus był na górze, a oni byli na dole sami. I tak naprawdę ta cała historia z opętanym, ona pokazuje pewną rzecz.
pokazuje to, że uczniowie w tym momencie byli bezsilni i post i modlitwa mogła ich na nowo pojednać i zbliżyć do Boga. Na nowo mogli dzięki mocy Bożej sprostać temu zadaniu, wygonić tego demona, ale nie potrafili. Gdy tak sobie tą całą historię podsumowałem, to znalazłem 3 odpowiedzi, dlaczego warto i pościć i modlić się w dzisiejszym czasie. I uważam, że po pierwsze dlatego, że jak już sobie powiedzieliśmy, Jezusa fizycznie nie ma z nami. I post i modlitwa są takim poszukiwaniem Boga, zbliżeniem się do Boga, poszukiwaniem Jego woli, poszukiwaniem Go po prostu w moim życiu. Ale po drugie, uważam, że dlatego powinniśmy pościć i modlić się, że dzisiaj w porównaniu do tamtego czasu za dużo nie zmieniło się w ludzkości. Czyli wciąż we mnie panują podobne, mój umysł nurtują podobne sprawy, podobne pragnienia i podobna rywalizacja i zbieranie punktów. I widzę, że za dużo w tej kwestii się nie zmieniło. Nawet zobaczcie, że trudna epidemia koronawirusa, która teraz panuje, zobaczcie, że małe kościółki, które liczą tak nieduże grono, które powinny żyć niesamowicie w tym momencie blisko i niesamowicie z takim wielkim współczuciem i wsparciem, potrafią jeden drugiego atakować i oskarżać, że ktoś coś robi, ktoś coś nie robi, że ktoś się czegoś boi, a ktoś robi jakąś misję, a ktoś tego nie robi. Ja się pytam, jak to możliwe? Jak to możliwe? Co jeśli właśnie jest czas na post i modlitwę, żeby Bóg mógł najpierw poradzić sobie z moim sercem nieokiełznanym, a dopiero później brać się za podbój, za wielkie nawracanie rzeszy ludzi? Ale jest jeszcze 3 punkt, który zobaczyłem, dlaczego warto dzisiaj pościć i modlić się. Dlatego, że najwyższy czas, aby zacząć pościć i modlić się o innych. Nie tylko z mojego powodu i z moich życiowych problemów, ale tak samo o innych. Żeby Bóg również w życiu tych ludzi mógł zwyciężyć i w ich doświadczeniu. I powiem wam, że osobiście ja nie wiem, czy bym się tutaj znalazł, gdyby nie pewna osoba, która chyba regularnie raz w miesiącu, no pewnie poza jakimiś tam drobnymi przerwami, ale regularnie raz w miesiącu, w sobotę akurat to było, wiem, że dla niektórych w sobotę każdy wybiera jakiś tam dzień, ale ta osoba raz w miesiącu, w sobotę, przez okres kilku lat, około 5 albo 7, pościła za mnie, dlatego, że Pan Bóg pokazał, położył jej mnie na sercu i pościła za mnie po to, żeby Bóg mógł zwyciężyć w moim życiu, w moich słabościach, w moich grzechach i w tym, żebym w końcu zaczął naśladować Jego wolę. A ja nie byłem osobą niepełnosprawną albo osobą, która ciężko leżała w szpitalu. Nie, po prostu żyłem sobie swoim życiem. I naprawdę nie wiem, czy dzisiaj szedłbym drogą woli Bożej, gdyby właśnie nie to. Tak samo jestem przekonany, że gdyby Jezus nie poświęcił dużej części swojego życia, bo pamiętajcie, że w to w noce wchodzą, kiedy modlił i tak samo pościł, to jest wręcz pewne, że pościł za swoich uczniów, to tak samo kto by ich był w stanie zebrać później na końcu, po tych wszystkich wydarzeniach i rozczarowaniach? Powiedzcie mi, kto? Jedynie Pan Jezus jest tym, który, jak mówi Stary Testament, potrafi zebrać rozproszone swoje stado. I chciałbym was dzisiaj zapytać, kto z was dzisiaj czasami próbuje w taki sposób szukać Boga, czyli łączyć post i modlitwę? Wiem, że nie każdy może, ale chciałbym was wystrzec też przed pewną rzeczą, która myślę, że często jest mylona u różnych ludzi. Często post mylony jest z po prostu głodówką. Ja sam w życiu najdłużej pościłem 21 dni. I wyglądałem wtedy jak taki
wojownik MMA wagi piórkowej albo lekkiej, no takiej najlżejszej, nie znam się aż tak dobrze. Po prostu było mi widać wszystkie kości i wszystkie mięśnie. Ważyłem 66 kg na mój wzrost. Było to wręcz prawie że niebezpieczna waga, więc wiedziałem, że podtrzymuje się swoją wagę olejem. Brało się po prostu łyżki oleju, żeby ta waga aż tak bardzo nie spadła. Ale gdy później dopiero zacząłem trochę więcej interesować się tą sprawą powiązaną właśnie z duchową kwestią, to wiecie, zauważyłem, że to był moment, kiedy my remontowaliśmy kościół. Kiedy byłem cały czas zajęty, pracowałem taki osłabiony, chyba 3 razy praktycznie zasłabłem, ale nie było tak, że całkowicie zemdlałem. I gdy później zastanawiałem się nad tym swoim doświadczeniem, to wiecie co? To nie był post, taki prawdziwy post. To była głodówka bardziej, dlatego że brakło w tym wszystkim modlitwy. Brakło w tym wszystkim czasu na poszukiwanie Boga. I wiecie, kiedyś nawet faryzeusze pościli 2 razy w tygodniu, często, i jeszcze w dodatku robili to w taki sposób, że niektórzy jeszcze swoją twarz wybielali, żeby jeszcze bardziej przypominali takie, można powiedzieć, blade trupy, żeby ludzie im po prostu współczuli i tak dalej. Ale nie na tym rzecz polega. I wiecie pewnie oprócz tego, że post nie tylko oznacza wstrzymanie się od całego jedzenia. Post może oznaczać wstrzymanie się od jakiejś rzeczy, nie jedzenia. Albo od jakiejś praktyki, czynności, która pochłania moje życie. Również może być takiego rodzaju post. Post również nie działa jak magiczna różdżka. Czyli na zasadzie, że jak ja teraz poszczę, to Bóg to widzi i to wymusi automatyczne działanie Boga w moim życiu, tak? Jak takie zaklęcie, jak taki egzorcyzm. Post nie działa właśnie w ten sposób. Post nie jest celem w samym sobie, pościć, żeby pościć. Post jest tylko środkiem, który prowadzi do Boga. Post jest jak wołanie duszy. Pozwólcie, że zacytuję pewien fragment, który mi się podoba. Boże, jesteś absolutnie niezbędny w moim życiu i służbie, które bez Twojej realności i namaszczenia nie mają najmniejszego sensu. I najważniejsze, głównym zadaniem postu nie jest poruszenie serca Boga, ale poruszenie czyjego serca? Mojego. Nie Boga. Boga serca ja nie muszę poruszać. Ono jest wystarczająco czułe, miękkie i otwarte na to wszystko, co się dzieje. Właśnie ta historia dzisiaj nam pokazała, że problem z sercem to mam ja. Problem z sercem to ma człowiek. Właśnie otwórzmy jeszcze jeden fragment z Ewangelii Mateusza. To jest paralelny fragment do tej historii z wygonionym demonem, którą już czytaliśmy. 17 rozdział, wersety 19-21. Zobaczcie, co dodatkowo czytamy tutaj. Na osobności natomiast podeszli do Jezusa uczniowie i zapytali, dlaczego my nie byliśmy w stanie wypędzić demona? Jezus powiedział, z powodu waszej małej wiary, wyjaśnił. Zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy i powiedzieli tej górze, przenieś się stąd, tam przeniesie się, nic nie byłoby dla was niemożliwe. Lecz ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Więc widzicie, tak jakby dwie rzeczy, które się nie zgadzają. Jezus mówi, że ten rodzaj demonów wychodzi za sprawą modlitwy i postu i ktoś pomyśli, no okej, to tu jest reguła, muszę użyć tej magicznej różdżki. Ale wcześniej mówi, z powodu waszej niewiary. Z powodu problemu, który jest w środku was, pewnego serca. Więc gdy sobie to wszystko podsumujemy, to widzimy, że post i modlitwa u tych uczniów, żeby wygonić tego demona, była potrzebna po to, żeby na nowo zbliżyć, pojednać się z Bogiem, szukać Jego woli i szukać Jego mocy. I żeby z serca mogło być wyrzucone te wszystkie myśli, które sprawiały, że tej wiary nie ma. Sprawiały, że są te wszystkie rzeczy świeckie i tak dalej. Po to było to wszystko potrzebne. Bo modlitwa i post dają duchową siłę.
i one mogą bardzo dużo zmienić we mnie najpierw. Ale tak samo właśnie post i modlitwa jest bardzo potrzebna za innych, którzy na przykład nie mają siły w tym momencie, aby pościć i się modlić. Ja wierzę głęboko, że jest to potężna broń. I wierzę, że nie możemy przyzwyczaić się do sytuacji tej, jaką mamy, gdy jest dobrze i powiedzieć nam, że jest dobrze, albo przyzwyczaić do tej sytuacji, że na przykład Jezusa nie ma z nami, albo że Jezus nie przychodzi, że będziemy tutaj żyli i tak dalej. Nie możemy do tego się przyzwyczaić. Nie jest dobrze. Nie jest dobrze, bo Jezusa nie ma z nami, a na świecie umierają ludzie, a dzisiaj nawet jest tutaj tylko kilka osób z powodu ograniczeń, a reszta jest w dużo gorszych warunkach, w dużo gorszej sytuacji. Wierzę, że w tych czasach Kościół musi stanąć na wysokości zadania, w misji ratowania dusz, w misji ratowania ludzi, ale najpierw musi nauczyć się żyć ze sobą nawzajem i walczyć o siebie nawzajem, a nie robić nie wiadomo co na pokaz, a w środku tak naprawdę zbierać punkty i bić się o namiot. Albo o tron, no tron. Co z tego, że tron może być złoty? Co z tego? Gdyby każdy rozumiał swoją służbę i swoje powołanie na zasadzie niewolnika, czyli Biblia przyrównuje służbę do niewolnika. Gdyby każdy rozumiał swoją służbę na zasadzie niewolnika, że jestem niewolnikiem, to myślę, że wtedy by to wyglądało inaczej. Wyobrażacie sobie, że teraz ktoś z nas się kłóci, to ja będę dzisiaj zamiatał. A tutaj ty powiesz, nie, to ja będę zamiatał. A tutaj powie siostra wzburzona, ojojoj, ja wam dam, ja będę zamiatała, nie? Albo ja będę wycierała. Wyobrażacie sobie taki kościół, który walczy o miotłę, pcha się do tej miotły i tak dalej? Wyobrażacie sobie? To jest tylko taki obraz, ale w taki sposób pokazuje Biblia, czym jest służba. Gdybyśmy my coś takiego mogli zrozumieć. Zobaczcie, uczniowie, oni musieli się tego uczyć. My mówimy, że uczymy się na podstawie historii, ale dlaczego historia pokazuje, że historia nam nic prawie nie daje? W niektórych kwestiach daje, nie oszukujmy. Ale w tych kwestiach dotyczących ujarzmienia naszego charakteru i ja, historia dużo nie daje. A ja wiem dlaczego. Dlatego, że każdy z nas musi spotkać osobiście Jezusa i w każdym z nas Jezus musi wykonać tą pracę. Nie wystarczy, że przeczytam i dowiem się, że Jakub, Jan i Piotr mieli taki problem, albo inni uczniowie. To nie wystarczy. Więc na koniec jeszcze raz powtórzę to pytanie. Dlaczego warto modlić i pościć się w dzisiejszym czasie? Moi drodzy, a co nam innego pozostało? Nic nam innego nie pozostało. Czas jest bardzo krótki. Im wcześniej nauczymy się żyć bardzo blisko z Jezusem Chrystusem, tym bardziej Jego światłość, Jego chwała będzie jaśniała w moim życiu, w moim domu, w moim kościele, rozjaśni całą ziemię i Jezus będzie już na zawsze z nami. Chcecie tego? Chcecie, żeby Jezus był z wami? Czy przyzwyczailiście się do tego, że być może jest mi dobrze? A nawet jeśli nie jest mi super dobrze, to tak jak jest teraz, może być. Ok? To nie jest tak, jak powinno być. Dlatego moi drodzy, nasz kierunek to jest Jezus. Nasz kierunek to są inni ludzie, którzy muszą być zbawieni. Nasz kierunek to jest post i modlitwa, aby Bóg mógł w naszym sercu zrobić zmianę i aby również mógł zwyciężyć wśród innych, którzy nie mają siły, aby pościć i modlić się. Naszym kierunkiem jest Królestwo Boże, które może być już dzisiaj takie cząstkowe w nas i przez nas. I tego wam życzę. Amen.